Jeszcze w XIX wieku mieszkańcy ziemi laskowickiej mówili gwarą polską. Niewiele o niej wiemy. Brakuje dokumentów i naukowych opracowań. I pewnie język ten byłby jeszcze większą tajemnicą, gdyby nie dzieło życia Baltazara Działasa, zbiór wyrazów śląsko-polskich. Działas urodził się w Piekarach w roku 1787 jako najmłodszy syn rzeźnika. W rodzinnej miejscowości uczęszczał do szkoły elementarnej, a następnie podjął naukę religii u pastora Baucha w Laskowicach. Rodzice zdecydowali o jego dalszej edukacji w seminarium nauczycielskim. W tamtych czasach, w środowisku wiejskim, ukończenie takiej uczelni było prawdziwą nobilitacją. Działas objął posadę nauczyciela w Ratowicach, które należały wówczas do parafii laskowickiej i wszedł do wąskiego grona miejscowej inteligencji. Prawdopodobnie na plebanii u pastora Baucha zetknął się z polskim historykiem i językoznawcą Jerzym Samuelem Bantkie. Uczony ten przekonywał niemiecką opinię publiczną o ścisłych związkach gwary dolnośląskiej z językiem polskim, a co za tym idzie, o polskich korzeniach Śląska. Bantkie prowadził pionierskie badania językoznawcze w Laskowicach i Minkowicach. Udało mu się przekonać młodego nauczyciela z Ratowic, aby kontynuował jego pracę. W 1809 roku Baltazar Działas rozpoczął dzieło swojego życia, unikatowy słownik dokumentujący dolnośląską gwarę. Składa się on ze wstępu oraz alfabetycznie ułożonych terminów gwarowych oraz ich polskich odpowiedników. Dowiadujemy się z niego, że Polacy z ziemi laskowickiej mazurzyli, to znaczy nie wypowiadali spółgłosek szy, czy, ży, dży, a tylko sy, cy, z, a zatem mówili desc zamiast deszcz, copka zamiast czapka. Inną cechą ich gwary był zanik spółgłoski ły. Mówili cowiek, a nie człowiek, chwoa, a nie chwała. Niektóre słowa zapisane przez Działasa świadczą o wpływach języka niemieckiego. I tak na kolczyk mówiono o-ring. Inne mają dziś wydźwięk humorystyczny. Na przykład młody chłopak ze wsi to młody gburski Karlus. Rękopis polskiego nauczyciela z Podlaskowic to nieoceniony zabytek piśmienniczy polskiej historii Jelcza i Laskowic. Przechowywany od 1824 roku w Bibliotece Jagiellońskiej wciąż czeka na poważne opracowanie naukowe o wymarłej polskiej gwarze z Dolnego Śląska.